Dobrze, zobaczmy tutaj. Wydaje mi się, że moglibyśmy sobie zacząć opowieść Tsushimy związaną z wojowniczym mnichem Norią. I tutaj mamy akurat quest 1 z 9. Ishikawa 5 z 9. Tutaj mamy również Kenjiego i jego Sakę. Tutaj mamy kogo? Masako. Tutaj kolejny jest Kenji. No i mamy jeszcze Yunę oczywiście. Yunę mamy też 1 z 4. No sporo, sporo. Ciężko jest tutaj się zdecydować na coś. Ale wydaje mi się, że z uwagi na to, że nie robiłem Brzemię Gradzieży w Znów Opowieść. Nie wiem, o co właśnie tutaj chodzi. Chyba to jest jakiś quest, który przez przypadek gdzieś tam zacząłem. I mamy tutaj jeszcze Yuriko, czyli tą nianię Gina. Wydaje mi się, że zrobimy sobie Norię, bo on mnie dosyć ciekawi. Pozostałych naszych przyjaciół już sobie tutaj ich questy rozpoczęliśmy. Jedyny side quest, którego nie rozpoczęliśmy w ogóle, to jest właśnie Noria. I wydaje mi się, że to będzie właśnie dobry wybór, żeby go teraz zrobić. Myślę, że uda się zrobić może 2, może 3, może nawet 4 questy poboczne z nim związane dzisiaj. Także zobaczymy. Myślę, że akurat do samego końca streama sobie tutaj z Norią czas spędzimy. Ciekaw jestem tych jego questów. Myślę, że są naprawdę dobre, tak jak to było w przypadku Ishikawy i Masako. Myślę, że też genialne będą questy poboczne z Yuną związane. Kenji pewnie mniej wciągający, tak samo niania. Ale Norio wydaje mi się, że będzie tutaj dosyć ciekawe to. Spotkajmy się z nim zatem. Sakai-sama! Norio, koka no sou wa doko da? Mura no kusushi o kunnen suru tame Sugidera kara kite kureta no desu ga. O, znowu masz nowy kolor włosów, Red Queen? Czekam na linka na Discordzie. Czekam na focie w galerii. Inaczej didn't happen, jak to się mówi. Picture or didn't happen. Ostatnio wysyłałaś fotkę. Liczę, co się teraz też wyślesz. Mówisz, że jakieś sprane bordo. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić nawet takiego koloru. Ale na pewno... na pewno przepiękny. Ten poprzedni również był bardzo zacny. Myślę, że ten też jest tak samo. Tylko strasznie często zmieniasz te kolory. Nie szkoda, kurczę, włosów? Bo tu wiem, że chyba wyniszcza dosyć. Jakże może wyluzuj trochę. Ale w sumie jeszcze jesteś młoda dziewczyna, to włosy podobno całe życie rosną, więc w sumie rób co chcesz. Udaj się na pola herbaty. Zobaczcie, jaką Noria ma fajną broń. Nie wiem, co to jest. Jakaś taka... kurczę, nie znam się na broniach. Wygląda jak jakaś zawalista halabarda. Ale to się chyba inaczej nazywa. Chociaż w Dark Souls 1 była halabarda Czarnego Rycerza i ona podobnie bardzo wyglądała. Odszukaj trop Mongołów. Dobrze, bardzo dobrze. Odszukajmy trop Mongołów. Tu coś jest. Ashiato da. Porozmawiaj z Noriem. Myślałem, że on przybiegnie do nas. Nyma no hoe itta ka. Yoshi. O, świetnie. W takim razie nie możemy się doczekać Red Queen. Dożyć koniecznie do galerii na Discordzie. Powiedz mi o Hochi. Oj, zgubiłem trop. Nie, mi Red Queen. Rzucaj na galerię, wszyscy chcemy je zobaczyć. Nie do mnie. Pochwal się wszystkim.
Chyba, że kurczę, nie wiem, co to za zdjęcia tam mówisz, że przygotowałaś. Wiedziałem, że to powiesz, to mam już gotowe zdjęcia na telefonie. To może to tylko takie dla Bartosza, to wiesz, na priwa. Ale jeżeli nie, no to dawaj na galerię. Co ja tu mam zrobić? Uwolnij schwytanych mnichów. Okej, czyli po prostu prowokacja moja ulubiona. Pech. Który następny? Ty? Ty. Teraz ty. Pech. To następny. Widzę cię. Chodź tutaj. Cia. Bój się. Oj, nie pykło mi. Chodź tu. O, patrzcie, Noria się tutaj przyłączył nawet. Zauważcie, że przeważnie jak oni uciekają, to nie, już mi łuk ich tak naprawdę nawet samych nie zaznacza. O, trafiłem. Łuk ich mi już nie zaznacza, więc oni tak naprawdę uciekają, już nie wrócą, dezerterują totalnie. No ale oczywiście i tak ich jeszcze doganiam i zeruję. A, wysłałaś już do mnie, okej. Jakie insynuacje? Czemu od razu fuj? Czy wszystko, co musi być wysyłane na priwa, musi być od razu jakąś insynuacją? Kurczę, no nie można już po prostu... Konaj Mongołów, ale których? Tutaj jadą. Patrzcie, ten jak leci. Gdzie? O ty! Dobra. Pięknie. Ci też pięknie tutaj padają, powiem wam. Okej, pomogłem Nori. Tutaj sobie jeszcze ich splądruję, żeby może jakieś kunaje odzyskać. Nie ma? Mino bujiko. Kieganin wa orimasen. Hoshin wa oka no moku ga tsurete itta. Aha, to wcześniej to było u fryzjerki, tak? Rozumiem, czy... Sugidera no na o shitte ita zo. Bo tym razem przyjaciółki, to rozumiem, że tamtym razem to ktoś inny, tak? Ciężka sprawa z tym malowaniem włosów, powiem ci. Tu fryzjera, tu przyjaciółki, tu kupna farba, tu to. O, kurde. Jeszcze tak często. No właśnie też miałem się o to pytać, bo farba ze sklepu, podejrzewam, że tutaj chodzi o to, że kupiły same w sklepie i pofarbowały, a tutaj miałeś możliwość pójść do fryzjerki i fryzjerka używa swojej farby, więc jej teoretycznie nie kupujesz, tylko pani fryzjerka ma na stanie jakby. Więc teoretycznie kupujesz usługę malowania wraz z farbą, a tutaj oddzielnie farba, oddzielnie malowanie. No ale to no, zależy jeszcze, co tam się chce mieć na tej głowie, bo tak jak Sylwia robi sobie jakieś tam sombre, ombre, bombre, nie pamiętam jak to się nazywa, to chyba ciężko by było zrobić to samemu na chacie, ale ja jej mówiłem, że Bartosz niczego się nie boi, no ale niech nie chciała się zgodzić, żebym się podjął, a już różne rzeczy w życiu robiłem, to myślę, że pofarbowanie włosów to nie byłoby jakaś skomplikowana sprawa. Dobrze, kontynuujmy. Pierwsza część zrobiona, lecimy do części drugiej. Lecimy do części drugiej. Zobaczmy. Okej, okay, Baumobilion widzę, że 22.28 tutaj nam napisał. Szkoda, że nie ma go z nami.
ale jest i od Red Queen. Ooo! Czadzioro to jest. To jest sprane błoto. To ja chyba nie wiem, jak wygląda błoto. Bo dla mnie to jest crazy pink normalnie. Elegancko. No dobra, jak będziesz chciała się pochwalić na galerii, to śmiało. Jeżeli nie będziesz chciała, żebym ja się pochwalił za ciebie tymi zdjęciami, to napisz, uprzeć mnie lepiej, bo zaraz polecę do galerii. Bordo bordowy. A co ja przeczytałem? Sprane błoto, tak? A to było sprane bordo. Okej, okay, no to sprane bordo to jestem w stanie... jestem w stanie uwierzyć, że to jest to. No z ombry sombry nie ufałbym laikowi. Laikowi. Ja jestem tutaj pro graczem Souls lajków. To jak ja sobie radzę z Midirem mrokożercą, to myślę, że sobie poradzę też i z sombrą ombry bombą. No i pięknie, widzę, że Red Queen się tutaj pochwaliła linkiem na Twitchu. O, jaki fajny kolczyk. Jakaś różyczka taka złota chyba, elegancka. Ale jaka cwana, wiedziała, że będę chciał. Zdjęcia już mam szykowane, cyk cyk, wysyła elegancko. A skoro wiedziałaś, że będę pytał o zdjęcia, to wiedziałaś też, że się pochwalisz tymi włosami nam dzisiaj. Także wszystko zaplanowane było od samego początku. Farbowały pewnie koleżanki, a ty... A, będzie Bartoszowi pokazywane. Elegancko. No i chłopakom na streamie oczywiście. Także błyszczysz Red Queen, kurczę, nie... Czekam, aż założysz kanał, bo już troszeczkę ja się czuję taki przybity twoim blaskiem, bo często jest tak, że widzowie przychodzą i się pytają, czy jesteś. Widzą, że ja jestem, ale pytają się, czy ty też jesteś. Także bez ciebie widzę, że streamy to jest w ogóle... Nawet nie ma co robić. Jak ty nie możesz przychodzić, to ja wtedy mogę odwoływać w sumie. Dobra, quest 2 z 9. Udaj się z Noriem do obozu Mongołów. Czy to jest daleko? Nie wiadomo. Zobaczymy, jak Norio szybko biega. Mastermind, dokładnie. No nie gadaj, że Noria będzie walił na piechotę, a my będziemy sobie na koniku cykać. Tutaj miał konia zaparkowanego? Co tak daleko? Ja się zastanawiam, jak ta broń mu się na plecach utrzymuje. Czy ona ma ze 3 metry? Nie no, ja... O, nie wiem co odpowiedzieć, bo nie czytałem. Nie no, właśnie cały sęk polega na tym, że odpalam streama, witam się z widzami i pierwsze pytanie jest, czy jest Red Queen, nie? To musisz sobie zmienić teraz awatara na Discordzie, bo już jest nieaktualny odnośnie koloru włosów. Ale przepięknie tu jest. Może i Sylwia przejmie kanał, kto wie. A
Jeden, drugi, trzeci, czwarty. A że było tylko czterech. Ale jeszcze mieliśmy w zanadrzu piątą akcję, prowokację. Udaj się na balkon spichlerza. No i pięknie, mamy plan. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba się skradać, ale wychodzi na to, że jednak będzie trzeba. Na zasadzie, że jak nas odkryją, to pewnie zabiją zakładnika, ple, ple, ple. Ale czy muszę robić to po cichu? Chyba nie. Nie, nie muszę. Mogę normalnie prowokacją pojechać. O kurde, jak szybko. Bez żadnych fajerwerków. Który następny? Co tu się stało? Okej, chyba wszyscy. Donata desu. Nakama da, nigeruzo. Dekimasen. Mōko ga Sugidera ni tsurete itte kuremasu. Asoko no hitobito o isogi chirio shinakute wa. Mudaguchi wa kikanu. Ikemasen. Watashi wa nokoraneba. Sakai-sama. Hōshin. Norio? Naze koko ni oru? Chikaku no Mōko ga noroshi ni kizuita. Mukatte kimasu. Sou ka. Hōshin, sagare. Ware ra ga mamoru. Norio, tanomu zo. No i pięknie. To, że się Norio rozkminił. Zobaczmy, czy oni się od razu na nas rzucą? Nie, rzucili się. Oj, to nie ty. Mina shinda. Watashi dake da. Sumanai. Tasuke ni nareba to omotta no da ga. Mōko wa watashi o sagashite ita. Mina o sukuu tame shitagatta no da. Dou shite shozai wa shirareta? Sore wa watashi ni mo wakaranu. Da ga Sugidera ni modoru you odo sareta. Chiryou no tame. 敵の傷を癒すつもりなのか? 苦しみに敵味方があるのでしょうか? 敵によるな。 もしかして 杉寺は落ちたのか? どうだろうか?
Norio, 遠兵が来る前に方針と村に戻れ。 猛虎が来たら… 俺も一緒に手立てを練ろう。 Widzę, że wszystkie te questy związane z naszymi przyjaciółmi są mniej więcej przewidziane na około 10 minut każdy, więc Masako 9, Ishikawa 9, Norio 9, Kenji 3, Yuna 4 i Niania 2 i to wszystko razy 10 minut. Sporo godzin, moi drodzy, sporo godzin. Oczywiście wykorzystam od razu okazję i zaproszę Was również na jutrzejszego streama. Jutro również widzimy się o 20, także bądźcie koniecznie. Okej. Dobra. I moi drodzy, ostatni chyba dzisiaj już, tak, ostatni quest. O, nie można korzystać, ciekawe. Chyba za wcześnie. Spotkaj się z Norim w wiosce Akashima. Ostatni już dzisiaj quest sobie zrobimy. No i mówię, zapraszam Was na jutrzejszego streama od razu o godzinie 20. Myślę, że też pobawimy się do godziny 22, może 23, tak jak dzisiaj. Okaże się. Czy teraz już mogę szybką podróż zrobić? Nie możesz korzystać z szybkiej podróży w przypadku aktualnego celu? To może jakiś inny. Co jest? Dziwne, nie? Nawet nie mogę wezwać konia. Dobra, wejdę na tego pobliskiego jakiegoś. Ciekawe, coś tu się zblokowało, widzę. Nie. Coś tu się ewidentnie zblokowało. No dobra, polecimy na piechotkę. Zostało 500 metrów. No Tomku, wróć do obszaru. Co jest? Co jest, kurde? Nie wiem, o co chodzi. A, okej. Okay. Wiesz co? Próbowałeś chyba, Tomku... Nie, aha, dobra, bo postawiłeś kropkę pomiędzy przepraszam, kropka Bartosz i bot myślał, że wstawiłeś linka. Pamiętaj, nie używamy kropek, bez żadnych kropek piszemy, bo boty wyłapują to jako linki i przez to dostałeś po prostu jednosekundowe wykluczenie. Okej, uciekasz już, bo wstajesz. Jasne, nie ma sprawy, Tomku. Dzięki wielkie za obecność, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo miło, że do nas dzisiaj dołączyłeś. O, odblokowało się teraz nagle. Coś dziwnego się tutaj zdziało. Tak, musisz albo dawać spację po kropkach, albo najlepiej po prostu nie używać kropek. Tak jest najwygodniej. Także pamiętaj na przyszłość, Tomku. No i widzimy się, mam nadzieję, jutro. Zajrzyj jutro, będziemy od 20 streamowali, także zapraszam serdecznie. No i trzymaj się, dobrej nocki ci życzymy. Odpoczywaj. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Lecimy do Noria. Gdzie on jest? Yes. Okej, dzięki. Kaneta no ki ni nigeru beki desu. Nigeta tote mouko ni owareru dake da. 城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが、殺生はできません。村の者がそれに納得するか見ものだな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。
Ciężka sprawa z tym Gostkiem. Jakiś taki oporny mocno. Dobra, udaj się na dach w centrum wioski. O, nawet nam tutaj wejście przygotowali, jak miło. No nie ma murów niestety. Dobra, jeszcze pewnie coś jest z prawej strony. Nie ma? A, tutaj. あれは香炉か中の灰に火薬を混ぜ濃い煙を起こせば姿を隠せる村の者は乗り降らに任せ俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。堺様、集まりました。皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら。 Bardzo fajny kościk się zapowiada. Obrona wioski. Ciekaw jestem na Ginatę. Czyli jego broń nazywa się Naginata, na to wychodzi. I znowu po kropce. Oj, Tomku, Tomku. Nic się nie uczysz. Nie używaj kropek. Bo znowu bot cię wykluczył. Bo postawiłeś kropkę pomiędzy twego i questa. No i podpadasz botowi i cię wyrzuca. Nawet chyba dostałeś, o, informację od bota. Zanim opublikujesz link, poproś o pozwolenie Bartosza albo moderatora, ale ty nie chcesz wklejać linku, tylko wstawić spację. Znaczy, wiesz co, myślę, że to nic się nie dzieje, nie? Ale boty lubią wykluczać za takie rzeczy, a nie chcę, żebyś dostał jakieś wykluczenie na dłużej. Na razie są to sekundowe tylko, a najlepiej jakbyś po prostu oglądał w spokoju i używał spacji i będzie ok. Czekajcie, chyba najlepiej będzie poczekaj, aż zjawił się Mongołowie. Znajdź miejsce, okej. Okay. Tutaj na nich zaczekamy. Nie przejmuj się, Tomku. Po prostu nie chcę, żeby boss cię wykluczył. Okej. Poszło całkiem ładnie. Ej, idzie nieźle. Chyba o to chodziło. Dobra, gdzie są kolejni? Idzie tak dobrze, że aż... Zatekaj!
Ten jakiś zaspany chyba. Okej, udało się. Teraz w te pędy lecimy. Czekajcie, gdzie jest świątynia tutaj? Tam gdzieś była. Pośpiesz do świątyni, a nawet pospiesz. Nie, myślę, Tomku, że czat cię lubi, tylko on nie lubi po prostu kropek. Okej, poszło pięknie. Czy to wszyscy? A, coś tak czułem, że ten gostek nie dożyje. Jakoś miał strasznie dużo do powiedzenia. Czego pecha? Co się dzieje, Tomku? Czasami są lepsze i gorsze dni, a czasami nawet tygodnie. Ale jak to mawiała moja mama, czasami nawet do tej pory tak mówi, ale już rzadziej, że po burzy zawsze wychodzi słoneczko. Nigdy nie ma tak, że burza jest cały rok. ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。 杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ればよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。 Taki nostalgiczny moment na sam koniec tego questa. No i pięknie. Kolejny punkt techniki nam wskoczył. Od razu sobie go rozdamy. Opaska nawet jakaś. Super. No dobrze. Zobaczmy te punkty techniki. Myślę, że tutaj już dokończymy to łucznictwo. Okej, wyzerowane. Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Okej, Norio nam tutaj zniknął stąd. Gdzieś prawdopodobnie się przeniósł w dalszą... O, tutaj chyba jest. Zgadza się, Norio. Tylko tu jest 5 z 9. A myśmy robili chyba teraz 3 z 9. W takim razie nie wiem, gdzie jest 4 z 9. Ciekawe. Chyba, że robiliśmy 4 z 9. Być może. No dobra. W porządku, moi drodzy. Widzimy się jutro. Godzina 20. Pożegnam się najpierw z YouTube'em, później ze streamem. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za dzisiaj. Wbijajcie na streamie, wbijajcie na Discorda. Zapraszam na kolejne materiały. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.